Jest trup, więc prowadzimy tutaj oficjalne śledztwo. To jest moment dość taki intrygujący, ponieważ Olga przetrzymuje w domu nielegalnie Ewę. Ewa jest oskarżona o morderstwo, więc no tutaj jakby zaczyna się już taka właściwa intryga. Jest to dom jednej z głównych bohaterek Olgi, która już wiemy, że jest pisarką i to jedną z najlepszych, więc no, bardzo fajny dom. Widzimy tutaj zdjęcie z jej ukochanym mężem, którego nie ma już. Tutaj widzimy książki Olgi Sawickiej. Dobra śmierć, długa ciemna noc, związani z cieniem, złudzenie, zła fala. A tuż przestrzeń życiowa Olgi. To są wszystko sąsiedzi tutaj. Przygarnęłam tą dziewczynkę na jakiś czas do swojego życia. Szukam pomocy, szukam schronienia. Jestem w pułapce, w Potrzasku, po pierwszym odcinku, gdzie ginie Dagmara i cała wina jest na mnie zrzucona. Wszyscy uważają, że to ja zrobiłam. Przyjście do Olgi wydaje mi się takim jedynym właściwym i rozsądnym pomysłem, więc jakoś instynktownie podejmuję te decyzje. Marianka gra bardzo skomplikowaną postać, dziewczynę, o którą tak naprawdę to jest to clue, to jest to, o co chodzi, to chodzi o nią. Ale gdzieś Olga widzi podobieństwo do siebie samej, jak była młoda i próbuje ją ochronić tak naprawdę, więc muszą uciekać razem. Wspaniałe jest to, że Agata pozwala mi odkrywać moją własną drogę w scenach i absolutnie mnie w tym wspiera. I sama mi mówi, żebym szła w to, co czuję, co mi podpowiada intuicja i instynkt. To, co widziałem teraz na pewno. Widziałem, że nie szukasz Olgi. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o skalę trudności, takiej emocjonalności, to pamiętam, jak czytałam ten scenariusz, to mówię, kurczę, kto to zagra? To takie trudne rzeczy do zagrania, naprawdę ciężkie, takie traumatyczne dla młodej osoby, także bardzo tutaj mocno trzymam kciuki, bo wiem, że to wcale nie jest takie łatwe, ale wiem od Agaty, że sobie radzi znakomicie. No nie za bardzo tu posprzątane jest, ale dlatego, że jakoś Olga Sawicka nie radzi sobie do końca z życiem, więc przecież nie będzie zajmować się sprzątaniem. Ale dzisiaj posprzątamy, prawda? Dzisiaj były takie obietnice, że ona kiedyś tu posprząta. Oldze zmarł mąż i no, poskładanie się po takiej tragedii no, jest bardzo ciężkie, więc ona powinna wyprowadzić się już z tego domu, jakby zacząć nowe życie, sprzedać gdzieś, jakby zamknąć tą żałobę za sobą, ale jak widać jest jej ciężko, więc też trochę popada w taką autodestrukcję i to widać w tym domu. Wielki dom, którego nie chcę zostawić, bo jest pełen wspomnień, z którymi nie do końca się rozliczyła i nie potrafi z nich zrezygnować. Tak się życie potoczyło, że teraz sama została wciągnięta w taką sytuację, gdzie nie przez siebie, ale jest na celowniku groźnych ludzi i musi uciekać. Jak na dom, w którym mieszka kobieta, jest tu dosyć dziwnie. No i węższe tutaj, może czegoś się dowiem od nich, a może czegoś się dowiem nie od nich, tylko tak obserwując to miejsce. Jak na razie to wszystko jest coraz bardziej dziwne.